Cześć, witam Was w dzisiejszym odcinku z nowości w Reddit Online. Ja już jestem w sekcji korzyści i będę Wam przedstawiał, co nowego dzieje się w Reddit Online w tym tygodniu. A więc zaczynajmy. Pojawiły się oczywiście, jak co tydzień od nowej aktualizacji, dwa nowe zwierzęcia. Tym razem są to jelenie błotne i śnieżne. Przemierzają tereny Hitlands, Nowego Havneru i lasy Elizabeth Zachodniego. Taki jest opis właśnie tego podpunktu. W sekcji oferty i nagrody nic nie dostaliśmy. To wszystko, co ja mam, to są rzeczy z przepustki bandyty. Wydarzenia w grze swobodnej dla fotografów fauny. To jest bardzo fajna rzecz, gdyż dodali nowe wydarzenie. Wydarzenie polega na fotografowaniu zwierząt. Chyba o to chodzi. Przeczytajmy. Pokaż, co potrafisz zrobić z aparatem w ręku. W nowym trybie w grze swobodnej wszyscy gracze fotografują dzikie zwierzęta w ich naturalnym środowisku. A więc fotografujemy zwierzęta i pokaż, co potrafisz z zapartym ręką i zgarnij wysokie nagrody, czyli pieniądze i expa. Najlepsze zdjęcia z całego wydarzenia zapewnią też dodatkową nagrodę. Ciekawe, w jaki sposób, kto będzie decydował, które zdjęcie jest najlepsze. Jeśli mnie oglądacie, to wiecie, że zakupiłem już zaawansowany aparat tam wczoraj na odcinku, a więc się na pewno do tego przyda i mi pomoże. Ukończ dowolne wydarzenie w grze swobodnej i zdobądź $100 oraz 5000 punktów do roli. Czyli dowolne wydarzenie, może być to chyba wydarzenie dla handlarzy. Ukończenie dowolnego trybu w grze swobodnej, w tym nowego wydarzenia fotograficznego dla przyrodników, zapewni nagrodę w postaci $100 i 5000 punktów do roli. Dodatkowo za zrobienie zdjęcia z zaawansowanym aparatem dostaniesz $100. Oferta wygasa 24 sierpnia. No dobra. Aha, jeszcze kolejne rzeczy są, zapomniałam Wam o tym powiedzieć. Kolejna sprawa to jest zniżki i premie dla przyrodników. Przyrodnicy powinni skorzystać z zniżki 40% na wszystkie remedia w sklepie Harriet, a jeśli ktoś chce być na bieżąco z najnowszym krzykiem mody, to polecamy zniżkę 30% na wszystkie ozdoby i płaszcze wytwarzane w sklepie Gasa. A więc mamy 40% zniżki na remedia. Remedia nie są jakieś drogie u Harriet. Znaczy są te nachudnięcie, grubnięcie, ale ich Wam nie polecam kupować tak czy siak. Nieprzydatne one są. No ale jak ktoś chciał, zastanawiał się nad kupnem czegoś takiego, to jak najbardziej w tym tygodniu Wam to polecam. Fajna sprawa jest to, że mamy zniżkę również na ozdoby i płaszcze w sklepie Gasa, gdyż ozdoby są bardzo drogie, a dają nam różne fajne bonusy. Plus płaszcze, no to płaszcze wiadomo, musimy opolować zwierzę, a następnie zanosimy z niego skóry czy całe do Gasa i on nam je przerabia za opłatą oczywiście na jakieś ubranie. A więc to już wiemy, premię dla przyrodników, bo to już było. Następna sprawa to jest 50% więcej nagród dla przyrodników. Próbki, skóra i truchy legendarnych jeleni. Otrzymasz o 50% więcej punktów do roli, także punktów doświadczenia, a także punktów do roli i nagród pieniężnych za dostarczenie próbek legendarnych jeleni do Harriet, choć Gas nie będzie w stanie wytworzyć płaszczy z całych truch legendarnych jeleni, to chętnie zapłaci za skóry oraz truchła i to 50% więcej niż zwykle. A więc dobra. A tutaj już pisze, wytwórz nowy płaszcz z jelenia błotnego lub śnieżnego w sklepie Gasa. A tam
tam pisało, że gaz nie będzie w stanie, nie wiem, jakiś błąd mają. Czyli dodali nam nowe płaszcze, dwa w sklepie gasa, dwa nowe legendarne zwierzęta, plus dodali nowe wydarzenie, plus dodali nowe serie konfrontacji, tutaj o tym piszę, nie będę wam tego czytał, są nowe tryby konfrontacji, plus dodali nam jeszcze do tego nowe gesty w tym tygodniu. A więc tak, do katalogu Weather Rawson and Company w tym tygodniu trafił zestaw nowych gestów, m.in. hipnoza, powąchaj, sprawdź godzinę, modlitwa, warkot, pumy, wzruszenie ramionami i ugryź monetę. Ja wam zaprezentuję teraz, jak wyglądają te gesty, gdyż jestem już tutaj. Nie wiem, czy to są wszystkie, bo tam napisali m.in., ale nie jestem w stanie wymienić wszystkich na pewno. Jakie były wcześniej. Dobra, sprawdzamy sobie, czy w dramatyczne działania jest jakiś nowy gest. Jest, modlitwa. Taki geścik za $192. Jeszcze raz wam go pokażę. Ugryź monetę. Dziwny gest. O! Plus jakieś zrobiłem zadanie, nie wiem, o co chodzi. Dla przewodnika. Hipnoza, kolejny nowy gest. Fajny, nawet dodali jakiś odgłos tam do niego. Sprawdź godzinę, kolejny nowy gest. Ciekawy. Gest wycie to już było. Idzie na ryby, trochę smysza. Jeszcze nie ma na finka, przechoka. To jest aż. Reszta gestów już była. Nie zabito zwierzęcia przez 24 godziny gry. Aha, czyli za to dostałem. Dobra. Powitania i pozdrowienia. Czy tutaj mamy jakieś nowe gesty? Pochylenie kapelusza już było, delikatne machanie. Nie tak prędko, łagodne machanie. Tutaj z tego co widzę, wszystkie są gesty już stare, które były. Następnie wchodzimy w sekcję reakcje emocjonalne i tutaj czy są jakieś nowe gesty? Wzruszenie ramionami, tak, to jest nowy gest, możecie zobaczyć go jeszcze raz, kosztuje $207. Dobra, gest powąchaj to jest również nowy gest. I reszta już była. I zobaczmy jeszcze w prowokacjach lub drwinach. Czy jest coś nowego? Strzepnięcie kapelusza, delikatne machanie. Nie, tutaj już nie ma nowych gestów. A więc to byłoby już na tyle z tych gestów i nowości w tym tygodniu. A więc tak, tydzień pod premię i zniżki bardzo, ale to bardzo słaby, bo tak naprawdę nic takiego nie dostaliśmy ciekawego. No możemy tylko te płaszcze drożej, znaczy drożej skóry sprzedawać z tych nowych jeleni, ugasa lub truchła lub ich próbki, ale to jest raczej ciężko w ogóle trafić na takiego jelenia, a jak nawet to dużo nam nie da. Zniżki na Remedial Harriet również nie jest to coś przydatnego, ale za to ten tydzień po prostu bardzo rozwija Red Dead Online. Nowe zwierzęta, nowe płaszcze, nowe tryby konfrontacji, nowe gesty. I coś tam jeszcze chyba było z takich rzeczy, co dodali. I nowe wydarzenie. A więc gra się dzięki temu tygodniowi naprawdę poszerzyła. Jestem bardzo zadowolony z tego, że Red Dead Online się teraz po tej aktualizacji dalej tak rozwija i poszerza. A więc
to jest już na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału i zostawieniu łapki w górę. Cześć!